Powiedzmy, że mam daną pewną macierz 2 na 2 której elementy macierzowe oznaczę sobie literkami A, B, C oraz D. Czyli to jest jakaś dowolna macierz, dowolna dana macierz 2 na 2 I teraz jej kolumny zinterpretujemy sobie tak, jak to już wielokrotnie interpretowaliśmy: czyli powiemy, że pierwsza kolumna to jest jakiś wektor, który oznaczę sobie literką V1, a druga kolumna to będzie wektor V2. Czyli Składowe tego wektora V1 to są A oraz C, a składowe tego wektora V2 są równe, oczywiście, BD. Są to dwa wektory o dwóch składowych, czyli to są elementy R2. Czyli można łatwo narysować je na płaszczyźnie, i to właśnie teraz zrobię, żeby. Zwizualizować sobie lepiej to, o czym tutaj będę chciał mówić w tym filmie, bo jeszcze nie powiedziałem, do czego zmierzam w ogóle. Mam oś Y, tutaj będzie oś X. No i teraz powiedzmy, że ten wektor V1 niech on wygląda jakoś, niech on wygląda jakoś tak, to jest wektor V1. No i powiedzmy, że wektor V2 wygląda jakoś tak. Tutaj mamy wektor V2. No i teraz to, co będzie mnie tutaj interesowało, to będzie równoległobok rozpięty na tych dwóch wektorach. Co to znaczy równoległobok rozpięty na dwóch wektorach? No jak mamy takie dwa wektory, no to możemy potraktować je jako dwa boki równoległoboku. No i po prostu te dwa pozostałe boki uzupełnimy tak, żeby powstał z tego równoległobok. Czyli tutaj narysuję drugi bok równoległy do wektora V1. O, to będzie jakiś taki i drugi bok równoległy do wektora V2, czyli jakoś tak on będzie wyglądał. No to teraz może pogrubię te linie, żeby to było lepiej widać na monitorze. Czyli tutaj mam jeden bok, tutaj mam drugi bok, no i powstaje taki równoległobok. Widzimy, że ten równoległobok jest wyznaczony przez cztery punkty. Początek układów współrzędnych, w którym te wektory są zaczepione, końce tych wektorów, te punkty, które one wskazują, no a ten czwarty, ten czwarty tutaj wierzchołek, no to jest, jak wiemy, suma tych dwóch wektorów, v1 plus v2, no bo wiemy, że właśnie dodawanie wektorów odbywa się według tak zwanej reguły równoległoboku, czyli ten czwarty wierzchołek jest po prostu sumą tych dwóch wektorów. No i to, co teraz mnie tutaj będzie interesować, to będzie pole tego obszaru, pole tego równoległoboku, czyli to pole będę chciał obliczyć, i zobaczyć, jaki jest związek tego pola z elementami tej macierzy i współrzędnymi tego, tych wektorów. No i to pole oznaczę sobie literką P. To jest to, co ja tutaj będę chciał obliczyć. No to przypomnijmy sobie, jak się liczy pole równoległoboku. Ja może tutaj narysuję taki równoległobok bardziej, taki, tak zorientowany, jak zwykle jesteśmy do tego bardziej przyzwyczajeni, czyli z tymi bokami równoległymi poziomymi. No więc zwykle jak liczymy pole równoległoboku, no to bierzemy pole podstawy. Tutaj podstawą powiedzmy będzie ten wektor V1. Czyli weźmiemy pole podstawy, czyli ten i pomnożymy przez wysokość. Przez wysokość. Wysokość powiedzmy, że to będzie ta wysokość. No to wysokość oznaczmy sobie literką H. No podstawę oznaczmy literką tutaj. Literki A, B, C, D mam już zajęte. Duże A też powiedzmy, że... Niech to będzie G. Akurat G razy H, G i H będą po kolei w alfabecie, czyli to pole takiego równoległoboku, no to wiemy, że to jest po prostu G razy H. G pomnożone przez H. No i teraz zastanówmy się, gdzie ta wysokość jest na tym rysunku, gdzie ten równoległobok jest taki trochę przechylony. No to muszę narysować tę wysokość tak, żeby ona była prostopadła do podstawy. To ja to spróbuję tutaj narysować, to nie jest łatwe. To ta wysokość będzie wyglądała jakoś. jakoś tak. O, to jest moim zdaniem mniej więcej prostopadło. I to jest ta wysokość h. No, i tutaj widzimy już, że długość podstawy w tym wypadku, czyli g, to będzie po prostu długość wektora v1. Długość wektora v1. To będzie długość mojej podstawy. No, a jeszcze trzeba obliczyć. Jaka jest długość tej wysokości, ile wynosi h? To, żeby to zrobić, to zauważmy, że tutaj mamy taki pewien trójkąt prostokątny, w którym jeden z boków to jest ta wysokość h, jedna z przyprostokątnych, przeciwprostokątna to jest wektor v2, natomiast długość tej przeciwprostokątnej to będzie długość wektora v2, czyli coś, co mamy dane. No i to, co tutaj jeszcze jest ten, ta druga przyprostokątna, czyli ten odcinek, który tutaj też sobie zinterpretujemy jako wektorek, to co to jest za wektor tutaj? No, zauważmy, że ten wektor to jest rzut wektora V2 na kierunek wektora V1. Rzut prostopadły wektora V2 na kierunek V1. Jak można o tym myśleć? No, gdybyśmy tutaj poświecili światłem prostopadle do tego wektora V1, ten wektor V1 wyznacza pewną prostą, czyli taką podprzestrzeń jednowymiarową w przestrzeni R2. I teraz, jeżeli zrzutujemy wzdłuż prostej, prostopadłej do kierunku prostopadłego do tej, do tej prostej, czyli wzdłuż tej wysokości H, no to możemy tu myśleć, że to jest takie, jakby tutaj świeciło światło wzdłuż tej wysokości, no to ten wektorek niebieski, to będzie po prostu cień tego wektora V2. No to może wprowadźmy takie oznaczenie, że P1 to jest taki operator rzutowania. To będzie rzut na kierunek na kierunek wektora V1. To będzie rzut prostopadły. Może tutaj dopiszmy, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest rzut prostopadły. Jak ktoś nie wie, że są inne rzuty niż, niż prostopadły, to niech się nie przyjmuje. Tutaj się zajmiemy tak tylko rzutem prostopadłym. Czyli to jest rzut prostopadły na kierunek Wyznaczony przez wektor v1 na tę prostą, która go zawiera. No dobrze. No to widzimy, że ten wektorek tutaj to jest po prostu wartość tego rzutu w działaniu na wektor v2, czyli to jest wektor v2 zrzutowany na kierunek p1. No i to, co tutaj mamy w tym trójkącie, to jest taki wektorek, no to mamy tutaj trójkąt prostokątny, więc możemy nacisnąć twierdzenie Pythagorasa, więc weźmiemy kwadrat długości tego wektora do tego dodamy h kwadrat, czyli długość tej drugiej przyprostokątnej, no i to w sumie musi dać kwadrat długości przeciwprostokątnej, czyli długość wektora V2 w kwadracie, no i to jest nic innego jak znane wszystkim twierdzenie Pythagorasa, czyli to jest po prostu twierdzenie Pitagorasa napisane dla tego trójkąta, tutaj, który mamy. No i z tego równania my wyznaczymy h, czy też h kwadrat, wszystko jedno. Wyznaczymy sobie h po to, żeby obliczyć pole, bo to, co mamy dane, to mamy, mam, mamy daną macie, czyli te dwa wektory V1 i V2. No to, żeby to obliczyć, to musimy jeszcze wyrazić to, co tutaj mamy na początku. P1 w działaniu na V2. No to przypomnijmy sobie, co to jest P1 w działaniu na V2. No to wiemy już z poprzednich filmów, że jak chcemy zrzutować coś na kierunek wektora V1, to trzeba obliczyć iloczny skalarny z tym wektorem V1. Czyli rzutujemy na V1, więc liczymy iloczny skalarny V1 razy V2. Następnie dzielimy przez kwadrat długości tego wektora V1, a kwadrat długości wektora to jest jego iloczyn skalarny sam, samego ze sobą. No i mnożymy to przez ten wektor V1 z powrotem. Dlatego, że to co tutaj mamy... To jest iloraz dwóch iloczynów skalarnych, czyli iloraz dwóch skalarów, dwóch liczb, więc to jest pewna liczba. I ta liczba pomnożona przez wektor v1 da nam pewien wektor w kierunku wektora v1, bo tutaj ten niebieski wektorek ma oczywiście ten sam kierunek co wektor v1, tylko inną długość. No to to przeskalowanie jest dane właśnie przez ten iloraz. No dobrze, no to skoro wiemy jak to obliczyć, no bo to jest tylko takie przypomnienie, to już było kiedyś wyprowadzone, teraz tylko z tego korzystamy. No to możemy to wstawić tutaj do naszego twierdzenia rasa i wyliczyć h kwadrat. No to ja wstawię. Czyli tutaj mam po 1 dział na V2 w kwadracie, czyli muszę całe to wziąć do kwadratu. No to to jest pewna liczba, więc kwadrat długości no to będzie po prostu kwadrat tej liczby, czyli będzie V1 razy V2 do kwadratu podzielone przez V1 razy V1. Też do kwadratu. No i razy kwadrat długości tego wektora, czyli razy v1 w kwadracie. Dodać h kwadrat równa się v2 w kwadracie. No i teraz mnie interesuje h kwadrat, no to ja napiszę, że h kwadrat to się równa, no i teraz muszę od tego odjąć to. Czyli od v2 kwadrat. No ja może to przepiszę w tym samym duchu, co było tam wcześniej, czyli napiszę, że kwadrat długości to jest po prostu v2 razy v2, czyli wszędzie, żeby miał iloczyny skalarne. Od tego muszę odjąć to wyrażenie, które tutaj mam, czyli odjąć całe to wyrażenie v1 razy v2 w kwadracie podzielone przez V1 razy V1 też w kwadracie razy, no i co tutaj będzie? Tutaj będzie V1 kwadrat V1, czyli będzie znowu V1 razy V1. Kwadrat długości wektora to jest iloczyn skalarny tego wektora z samym sobą. No to widzę, że troszkę się tutaj uprości, dlatego że tutaj mamy w mianowniku V1 razy V1 i to jest mnożone przez V1 razy V1, czyli... Ta liczba, którą tutaj mamy, skróci się tutaj z tym kwadratem, więc ostatecznie możemy napisać, że h kwadrat może już nie będę teraz zmieniał tych kolorów, to jest v2 razy v2, odjąć v1 razy v2 iloczyn skalarny do kwadratu podzielone przez. V1 razy V1, iloczny skalarny takich dwóch wektorów. No dobrze, no teraz przypomnijmy sobie, po co ja liczyłem to h kwadrat, no po to, żeby obliczyć tutaj pole. No i pamiętamy, że długość podstawy to była norma V1, długość V1, no a to co obliczyliśmy to jest wysokość. No to teraz mogę obliczyć pole. Tutaj obliczyłem akurat nie h, tylko h kwadrat, więc teraz obliczę aby było wygodniej p kwadrat, czyli kwadrat tego pola. No to kwadrat pola no to będzie długość podstawy do kwadratu razy długość wysokości do kwadratu. No, tym, że to jest kwadrat, się na razie nie przyjmuję, na końcu wyciągnę ze wszystkiego pierwiastek. Po prostu tak mi będzie wygodniej, żeby nie pisać pierwiastka z takich tutaj skomplikowanych wyrażeń. No dobra. No to pamiętamy, że g to była długość wektora V1. Tu jest w kwadracie, czyli będzie kwadrat razy h kwadrat. Czyli to się równa. Kwadrat długości wektora V1 to jest iloczyn skalarny V1 razy V1. Już po raz, nie wiem, który z tego korzystamy. Pomnożone przez całe to wyrażenie, które tutaj mamy u góry, czyli V2 razy V2 odjąć i tutaj będzie iloraz, tu w mianowniku jest V1 razy V1, a w liczniku jest V1 razy V2 i wszystko w kwadracie. No i widzimy, że przepiszę P kwadrat równa się. Tutaj mamy coś takiego, że jest to samo wyrażenie tu mamy V1 razy V1, co tutaj w mianowniku. Czyli jak wymnożę ten nawias przez ten czynnik, który jest przed nawiasem, to mi się to skróci, czyli P kwadrat będzie równe. V1 razy V1 to jest liczbę, pewna liczba razy iloczyn skalarny V2 razy V2. Tutaj musimy uważać, bo niektóre z tych mnożeń to są iloczyny skalarne, więc to jest istotne, że to jest iloczyn skalarny V1 razy V1, to jest liczba. To mam iloczyn skalarny V2 razy V2, to jest też pewna liczba. I tutaj mamy iloczyn dwóch liczb, czyli to są różne kropki. Te, ta kropka oznacza iloczyn skalarny, ta też, a ta oznacza mnożenie. Dlatego tutaj jest istotne, że są te nawiasy. Dobrze, odjąć. No i tutaj tego, tego mianownika po prostu nie będzie, czyli będę miał v1 razy v2 do kwadratu. No to mam wyrażenie na kwadrat tego pola wyrażone przez iloczyny skalarne tych wektorów v1 i v2. No i teraz po prostu wstawimy tutaj, Współrzędne tych wektorów, żeby zobaczyć, jak to zależy od tych elementów macierzowych, czyli od współrzędnych. No to pamiętamy, że V1 ma współrzędne AC, V2 ma współrzędne BD. No to wstawimy to teraz tutaj do tego pola. Czyli V1 miał współrzędne AC, więc V1 razy V1 to będzie A kwadrat plus C kwadrat. Suma kwadratów współrzędnych tego wektora. Razy V2 miał współrzędne b oraz d, więc tutaj będę miał b kwadrat, dodać d kwadrat. To jest kwadrat długości wektora v2. Odjąć. Tutaj mamy iloczyn skalarny wektora v1 przez v2. Przypomnijmy, jak są te wektory, czyli muszę pomnożyć a razy b, dodać c razy d i to będzie iloczyn skalarny wektora v1 razy v2. No to piszę, że to jest a razy b ilocznym pierwszych współrzędnych dodać c razy d. I tutaj był kwadrat, więc to wszystko jest w kwadracie. No dobra, no to czemu to będzie równe dalej? No wymnożmy te nawiasy. a kwadrat razy b kwadrat dodać a kwadrat razy d kwadrat pomnożemy przez a kwadrat, teraz może przez c kwadrat, czyli mam c kwadrat razy B kwadrat, dodać C kwadrat razy D kwadrat i to jest pierwszy nawias, iloczyn tych pierwszych dwóch nawiasów. Odjąć, można napisać tutaj w nawiasie, kwadrat czegoś takiego, czyli będę miał A kwadrat B kwadrat, kwadrat pierwszego, dodać podwojony iloczyn tych dwóch, czyli A razy B razy C razy D, dodać C kwadrat D kwadrat. To się równa. No i teraz muszę opuścić ten drugi nawias. Szybko to zrobię. Tutaj będzie a kwadrat b kwadrat dodać a kwadrat d kwadrat dodać c kwadrat b kwadrat dodać c kwadrat d kwadrat odjąć to wszystko z minusem, czyli a kwadrat b kwadrat odjąć 2 d odjąć c kwadrat d kwadrat. No i tutaj widzimy, że część wyrażeń się zredukuje, no bo zredukuje się to z tym i zredukuje się to z tym. No, i co mi zostanie? Zostanie mi coś takiego: a kwadrat d kwadrat, potem przepiszę ten składnik, odjąć 2a, b, c, d, dodać ten przepiszę c kwadrat b kwadrat. Zauważmy, że tutaj, gdybym do, dokonał takiego utożsamienia, napisał, że x to jest a razy d, y, że to jest b razy c. I teraz napisał, co to jest x odjąć y do kwadratu. No to jest x kwadrat, odjąć 2xy, dodać y kwadrat. No i zauważam, że to, co tutaj mamy, jak teraz podstawię za x i za y to, co tutaj jest, no to dostanę, że to będzie a kwadrat d kwadrat, bo to jest x kwadrat, odjąć 2 razy xy. X y jak pomnożę to miał iloczyn wszystkich tych czterech a razy b razy c razy d dodać y kwadrat czyli b kwadrat c kwadrat widzimy że to jest dokładnie to samo wyrażenie które mamy tutaj czyli ostatecznie mogę napisać że to się równa no to co tutaj mamy x minus y do kwadratu a x to jest a razy d odjąć y a y to jest b razy c do kwadratu czyli P kwadrat jest równe a razy d minus b razy c do kwadratu. Czyli pole to będzie po prostu wartość bezwzględna, bo nie wiemy, czy to jest dodatnie czy ujemne. Więc skoro kwadrat pole jest równy tyle, to znaczy, że pole to jest równe wartości bezwzględnej tego leczynu. a razy d odjąć b razy c. Na co to było ad i bc? To były elementy macierzowe i macierzy 2 na 2. a, b, c, d. I wyszedł nam iloczyn a razy d odjąć b razy c. Czyli to co tutaj wyszło, to wyszedł dokładnie wyznacznik tej macierzy a. Czyli ja mogę napisać, że to pole to jest wartość bezwzględna wyznacznika macierzy a. Taki dostaliśmy tutaj wynik, że pole tego równoległoboku rozpiętego na tych wektorach, które są kolumnami tej macierzy, to jest Wyznacznik tej macierzy, wartość bezwzględna tego wyznacznika, no wiadomo, wyznacznik może być ujemny. Jak zamienimy te wektory kolejnością, to wyznacznik zmieni znak na przeciwny, a pole musi mieć zawsze wartość dodatnią. Stąd wyszła nam tutaj ta wartość bezwzględna. Czyli widzimy, że pole takiego równoległoboku rozpiątego na takich wektorach, które są kolumnami macierzy, to jest po prostu wartość bezwzględna wyznacznika. Albo inaczej mogę na to popatrzeć. Jeżeli mam dwa wektory... Które rozpinają równoległobok i chcę obliczyć pole tego równoległoboku, to muszę wziąć te dwa wektory, zrobić z nich macierz, policzyć wyznacznik tej macierzy i wziąć wartość bezzenną tego wyznacznika. Więc to jest taki bardzo ładny wynik, który łączy nam algebrę z geometrią.